Z okazji świąt i Nowego Roku zawsze staramy się przygotować coś ekstra. Oczywiście staramy się zrobić coś z japońską nutą. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny, ale bardzo prosty tort. Tort bezpieczenia, który ma japońską nutę, bo nutę maciową. Zobaczcie, jak przygotowuję naleśnikowy tort inspirowany francuskimi wypiekami. Żeby przygotować ten deser, wystarczy odrobina maci i wszystkie inne składniki na pewno znasz i masz je w domu. Potrzebujemy 3 jajka, niecałe pół litra mleka, 3 łyżki cukru, 3 łyżki stopionego i ostudzonego masła, szklankę mąki i koniecznie ma to być mąka tortowa, 3 łyżki herbaty macia, odrobinę proszku do pieczenia, a potem też olej do smarowania. Mleko z cukrem delikatnie podgrzej, aż się cukier rozpuści, tylko uważaj, żeby się nie zagotowało, bo potem nam się zepną jajka. Jajka roztrzep, no i połącz je właśnie z tym naszym słodkim mlekiem. Wszystko dokładnie wymieszaj. Do tej mieszaniny dodaj wszystkie suche składniki, czyli mąkę, herbatę macia, proszek do pieczenia oraz ostudzone, stopione masło. Macię i ten do picia i do gotowania zawsze przed użyciem przesiewaj, żeby nie zrobiły się grudki. Masę trzeba bardzo dokładnie wymieszać i proponuję najpierw zrobić to łyżką lub trzepaczką, a potem poprawić mikserem na najmniejszych obrotach. No i teraz zaczyna się zabawa. Usmaż naleśniki. Najlepiej, najwięcej, ile tylko się da. Przy czym ten pierwszy zrób na większej patelni, a pozostałe na mniejszej. Zobaczysz, jaki to fajny trik. Z tych proporcji, które podałam na blogu, mi udało się usmażyć 14 zielonych naleśników. Jeden duży i 13 mniejszych. Dzięki temu potem zrobimy naprawdę fajny kształt naszego tortu. Jeśli chodzi o krem, to przygotowanie jest bardzo proste. Weź połowę mleka względem tego, co zaleca przepis w budyniu, połowę zagotuj z cukrem, a resztę wiadomo wymieszaj z proszkiem. No i powstałą zamiesinę wlewaj do gotującego się mleka, wszystko intensywnie mieszając. Kiedy całość zgęstnieje, wystudź i praktycznie mamy gotowy krem. Do tego wystudzonego mleka wystarczy bowiem dodać tylko masło i wszystko bardzo dokładnie zmiksować. Nie zapomnij, bo mi się to zdarza, zmień końcówki do miksera, bo te, których używasz zazwyczaj, na przykład do ciasta naleśnikowego, mogą narobić Ci problemu. Świderki chyba będą najlepsze. Kiedy mamy już krem i mamy naleśniki, to pierwszy, największy, możesz położyć na papierze do pieczenia. Ja zazwyczaj używam dwóch pasków, które pozwalają mi łatwo przenieść ciasto i potem łatwo się je usuwa. Pierwszy, największy naleśnik posmaruj tylko w środku. Następnie układaj kolejne naleśniki, przekładaj je warstwą kremu i tak dalej, aż zużyjesz cały materiał. Naleśniki umieść w folii, a następnie w lodówce, żeby całość stężała. Wygodnie będzie zrobić foliową sakiewkę, która dodatkowo ułatwi nam formowanie kształtu. Po wyjęciu z lodówki całość umieść na talerzu, ale tą okrągłą częścią do góry, czyli największy naleśnik na górze. Tak powstały tort
wystarczy przyozdobić odrobiną sproszkowanej herbaty matcha. Chyba że tak jak ja, lubisz jej bardzo dużo i lubisz jej charakterystyczny gorzkawy smak. W wersji świątecznej tort można przyozdobić dodatkowo cukrem pudrem i na przykład tak jak u nas, choinką wyciętą z nieudanego naleśnika lub kawałka ciasta, które zostało nam na sam koniec. Nasz naleśnikowy tort z zieloną herbatą gotowy. Można jeść. Życzymy Wam przede wszystkim smacznych, ale też wesołych i spokojnych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym roku. I mam nadzieję, że będziecie z nami także w przyszłym. Do zobaczenia. Cześć.